Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam je raz jeszcze króciutko. Słów kilka dla naszego kochanego Romcia. Romciu kochany, witam Cię. Trochęśmy się nie słyszeli, ale wysłuchałem sobie Twojego nagrania. Tam kierujesz do mnie pytanie na temat Apokalipsy 18:4. Przeczytamy sobie tą Apokalipsę 4, tak? Usłyszałem inny głos z nieba mówiący: ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli. Tak? No i to jest ten fragment właśnie, wyjdźcie z niej, to jest też podobny koncepcja, o której pisze Święty Paweł w drugim liście do Koryntian, tak? Że wyjdźcie z niej i tak dalej, tak? Tylko o co chodzi? O co tutaj chodzi? Moi drodzy, już to jest wiersz 4. Romciu kochany, czy tu chodzi o Kościół rzymskokatolicki, czy Chrystus tutaj wzywa ludu mój, czyli wzywa lud Kościoła do tego, żeby wyszedł z Kościoła? No nie. No nie. Ludu mój, wyjdź z niej. Chrystus apeluje do swojego ludu, by wyszedł z Babilonu. O Babilonie mówi tutaj już wiersz 2. I głos potężny tak zawołał: upadł, upadł Babilon, stolica, i stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt. Tak? Bo winien zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu. Moi drodzy, upadł wielki Babilon. Chrystus wzywa swój lud do wyjścia z Babilonu. Czym jest Babilon, moi drodzy, nie będziemy się rozczytywać, ale już chociażby z Izajasza 21:9 już o tym pisze. A oto przybywają jeźdźcy na koniach parami. Odezwał się jeden i rzekł: upadł Babilon, upadł, i wszystkie posągi jego bożków strzaskane na ziemi. Moi drodzy, Babilon jest symbolem grzechu, sił wrogich Bogu, symbol bałwochwalstwa, symbol zepsucia. Tu nie chodzi o fizyczne miasto Babilon. Tu nie, oczywiście w nawiązaniu później tam do Apokalipsy 17 rozdziału o tej, że tam na siedmiu wzgórzach, o, że Rzym chodzi i tak dalej. Tak, moi drodzy, Babilonem w czasach apostolskich nazwany był Rzym jako właśnie to siedlisko wszelkiego bezprawia, bałwochwalstwa. Wiemy, moi kochani, że przyczyną upadku Cesarstwa Rzymskiego, obok najazdu Waldensów i tych całych tubylców, dzikusów, prawda, była rozwiązłość. Tak? A więc nawet Święty Piotr pisze, pozdrawia z Babilonu. Czy chodzi o Babilon, Babilon? Nie, właśnie chodzi, to już jest przesłanka, o tym, że Święty Piotr był w Rzymie, bo właśnie Rzym miał tak był nazwany jako Babilon, właśnie, czyli siedlisko tego wszelkiego pogaństwa, grzechu i tak dalej. Gdzie tu jest, że pozdrawiam was z wielkiego Babilonu? Pierwszy. O, 5:13. Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie, razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. Tak? O jakim Babilonie tu pisze? To jest właśnie ta symboliczna przenośnia Rzymu. Siedlisko pogaństwa, prawda, jak już Izajasz mówi, nie, że upadł Babilon, jego posągi zostały roztrzaskane, czyli całe to bałwochwalstwo i kulty sprzeczne z wiarą. I to wyjdźcie, ludu mój,
z niej, tak? Nie mieście udziału w jej grzechach. To jest po prostu apel do nas. Nie brudźmy się światem. No podobnie o tym, tylko bez Babilonu, pisze święty Jakub. No kto chce być przyjacielem świata, ten staje się wrogiem Boga, nie? Czyli ten Babilon, ten Rzym, to całe zepsucie, ta zgnilizna, prawda? No to można to też oddać jako świat, tak? Nie świat Afryka, Ameryka i Nowa Zelandia z Mongolią geograficzny, tylko świat jako symbol mocy przeciwnych wierze, przeciwnych Bogu. I tym symbolem jest w Nowym Testamencie, jak i w Starym, Babilon. Symbol właśnie tego bałwochwalstwa. Nie fizyczne miasto Babilon, bo wiemy, że takie było, tak? Ale no nawet on był, no i tam też było bałwochwalstwo, nie? Ale jeżeli chodzi tutaj o Rzym, no to nie chodzi o to, że wszyscy katolicy z Rzymu się teraz mają wyprowadzić, mieszkający w Rzymie, że się teraz mają wyprowadzić do Bolonii, Padwy i Neapolu i do innych miast, bo to jest wielki Babilon. No nie. Mogą sobie tam mieszkać, nawet w centrum Rzymu. Ale żeby nie mieli udziału, prawda, w grzechach świata, czyli w grzechach Babilonu, w tej rozpuście. Więc jeśli tutaj znów się chce człowiek dopatrywać Kościoła, tak, no to Jezus woła: ludu mój, wyjdźcie z niej, czyli ludu mój, wyjdź z kościoła, tak? Chrystus gromadzi swój lud w kościele i później do tego ludu mówi: wyjdź z kościoła, tak? Panie Romanie, o to tu chodzi, tak? Wyjdźcie z kościoła i idźcie w samopas. No nie. Jeszcze raz podkreślam to, o czym sobie wspomnieliśmy w innym nagraniu. To ten fragment i 17, ta bestia skrwawa i tak dalej, to nie może być Kościół rzymskokatolicki, chrystusowy, apostolski. Dlaczego? Bo ten Kościół ma obietnicę przetrwania, że bramy piekielnego nie przemogą. Ten Kościół ma obietnicę zaślubin, a więc nie może skończyć jak bestia. Trzeba trochę zrozumieć symboliki, prawda, jaka panowała w tamtych czasie, nie? Jak pojedziemy gdzieś w Polsce i powiemy sobie, no w każdym mieście jest pewnie taka ulica, w Częstochowie na pewno są, zapewniam, że są, w Warszawie i w każdym mieście, i ktoś sobie powie, będąc gdzieś w jakiejś ulicy, chociażby w Krakowie, ale Meksyk. Ale tu jest Meksyk, nie? No i co? W Krakowie koło Kazimierza, czy kiedyś Kazimierz to był faktycznie jeden wielki Meksyk, teraz, znaczy jak tam byłem i parę lat temu, no to już pięknie go odnowili, prawda? Ale no jak ktoś zobaczy jakieś takie speluny, takie wszystko obdarte, ale Meksyk, nie? No to co, to jest w Meksyku? No nie, jest w Krakowie. No to dlaczego na Kraków, na część Krakowa mówi, że to jest Meksyk? No żeby wyrazić dziadostwo i syf, nie? Ale Meksyk. Ale to nie jest Meksyk, to jest Polska, to jest Kraków. Albo Częstochowa, albo Warszawa, na Pradze, tak? No właśnie, ale mówimy, ale Meksyk, nie? Albo jedziemy do w Warszawie, ale New Yorka mamy, nie? Jak tych wieżowców teraz nabudowali, ale mamy New Yorka. No to co, to jest New York? Nie, to jest Warszawa. Ale symbol taki, nie? Więc troszkę myślcie, kochani. Pozdrawiam.